Nie można zaprzeczyć, że to, co wydarzyło się w Czarnobylu tamtego pamiętnego dnia w 1986 roku, było jedną z największych katastrof spowodowanych przez człowieka w historii ludzkości. Po wybuchu reaktora miejsce to zostało wyludnione, jednak do dziś znajdują się śmiałkowie, którzy się tam zapuszczają. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o niezwykłych rzeczach i znaleziskach, jakie odkryto w Czarnobylu. Zapraszam do oglądania. Zmutowane zwierzęta. Niedługo po incydencie w Czarnobylu pojawiło się wiele informacji na temat dziwnie zmutowanych zwierząt, które zaczęły rodzić się w okolicy. We wszystkich pobliskich regionach otaczających elektrownię, w wyniku ogromnych ilości promieniowania, na świat przychodziły zwierzęta z najbardziej makabrycznymi i niepokojącymi mutacjami. Zwierzęta te nie żyły długo i nie były w stanie się rozmnażać. Jednak dopiero kiedy niektórzy naukowcy wrócili do najbliższych okolic elektrowni, odkryli najcięższe przypadki takich mutacji. Przykładowo, widzieli krowy z parą nóg wyrastających im z szyi. Część ze zwierząt urodziła się bez górnej szczęki i nie były w stanie jeść. Były zwierzęta z 6 parami nóg, a nawet ptaki z 2 głowami. Te deformacje sprawiły, że stworzenia te bardzo cierpiały, aż trudno było na to patrzeć. Tylko w 1990 roku urodziło się około 400 zdeformowanych zwierząt. Większość mutacji była tak poważna, że zwierzęta żyły zaledwie kilka godzin. Szokujący wizerunek. To przerażające zdjęcie wygląda jak obraz jakiegoś abstrakcyjnego artysty. Prawda o tej fotografii jest o wiele bardziej przerażająca i tajemnicza. Ten osobliwy obraz nie jest obrazem, ale prawdziwym zdjęciem, które zostało znalezione gdzieś na ulicach w okolicy Czarnobyla. Podczas eksploracji pewien naukowiec podniósł tę rzecz z ziemi. Do dziś nie wie, kim jest ten tajemniczy mężczyzna na zdjęciu, ani co się z nim stało, że tak makabrycznie wyglądał. A wy? Co o tym sądzicie? W tamtych czasach przerabianie zdjęć nie było zbyt popularne, więc musi to być autentyk. Kim był ten mężczyzna, co się z nim stało i gdzie jest teraz? Kwitnąca przyroda. Choć może to zabrzmieć szalenie, to obszar Czarnobyla może pochwalić się dziś bardzo zdrową i płodną przyrodą. Jest tam jeszcze bardziej zielono niż przed wypadkiem, kiedy żyli tam ludzie. Przyroda rozkwitła w strefie wyłączonej, która w Ukrainie zajmuje powierzchnię około 2,5 km² i bezpośrednio otacza elektrownię atomową w Czarnobylu. Od kwietnia 1986 roku nie było tam żadnej ludzkiej aktywności. Wygląda na to, że obecnie promieniowanie tam nie jest śmiertelne, skoro dzikie zwierzęta mogą tam normalnie żyć. Przez brak aktywności ludzi, ich siedliska nie są zagrożone zniszczeniem w wyniku stawiania kolejnych budynków czy ulic. Można tam znaleźć rysie, żubry, jelenie i wilki, które wędrują po bardzo gęstych lasach. W Czarnobylu kwitnie nie tylko dzika przyroda. Również drzewa i rośliny są tam niesamowicie zdrowe i bujne. To naprawdę zastanawiające, czy ten duży rozkwit spowodowany jest promieniowaniem, czy może przez to, że żaden człowiek od lat się tam nie zapuścił. Miejsce to może dać nam jakieś wyobrażenie na temat tego, jak dziki świat wyglądałby, gdyby nie my, ludzie. Opuszczone, wesołe miasteczko. Myśląc o katastrofie w Czarnobylu, mało kto wyobraża sobie, że miejsce to niegdyś tętniło radością. Dobrym tego przykładem jest to opuszczone, wesołe miasteczko, które nie zdążyło się nigdy otworzyć na gości. Park rozrywki w Prypeci był zupełnie nowym obiektem, który miał zostać uroczyście otwarty 1 maja 1986 roku. Z oczywistych powodów nigdy się to nie wydarzyło. Wesołe miasteczko jest położone w najbardziej śmiercionośnym miejscu na Ziemi i raczej nikt nie będzie już z niego korzystał. Najbardziej znanym symbolem Czarnobyla jest ten masywny i opuszczony diabelski młyn. Ta atrakcja, gdyby nie wybuch reaktora, przyniosłaby wiele radości i dobrych wspomnień wszystkim rodzinom mieszkającym w Prypeci. Obecnie park został w całości przejęty przez dziką naturę. Wszędzie rosną tam różne drzewa i rośliny. Obszar pod diabelskim młynem ma jeden z najwyższych poziomów promieniowania w całej strefie wykluczenia. Nieznośni turyści. Czarnobyl ma całkiem dobrze prosperujący przemysł turystyczny.
Tylko w 2017 roku strefę wykluczenia odwiedziło około 60 tysięcy osób. Każdego dnia można zobaczyć duże grupy ludzi z całego świata, którzy po prostu wędrują po tym miejscu z licznikami Geigera do pomiaru poziomu promieniowania. Warto się jednak zastanowić, czy wycieczka do Czarnobyla jest w ogóle bezpieczna. Cóż, po pierwsze, turyści wchodzący do strefy zamkniętej mogą wybrać się tylko na wycieczkę nadzorowaną, a po wyjściu muszą przejść przez punkty kontrolne, aby zmierzyć napromieniowanie. Odwiedzającym zaleca się również, aby w ogóle nie nosili krótkich spodenek czy butów z odkrytymi palcami. Mimo to, zawsze istnieje ryzyko, że coś złego się tam wydarzy. Zdarzył się nawet jeden przypadek śmierci, gdy pewien mężczyzna próbował wspiąć się na radar z czasów sowieckich, ponieważ chciał tam sobie zrobić selfie. Osoby pracujące w tym miejscu są również bardzo zaniepokojone śmieceniem turystów. Wygląda na to, że niektórzy nie mają szacunku do tego, co się tam kiedyś wydarzyło. Jest to szczególnie smutne, biorąc pod uwagę, że śmieci pozostawionych w Czarnobylu nie można później posprzątać. Starsi mieszkańcy. Jak już ustaliliśmy, strefa wyłączenia jest bardzo niebezpieczna ze względu na wysoki poziom promieniowania. Nawet dzisiaj woda, gleba i powietrze w Czarnobylu należą do najbardziej skażonych na świecie. Najwyraźniej istnieje jednak grupa ludzi, którzy wiedząc o tym wszystkim, do dziś chętnie tam mieszkają. Grupa ta nazywa się samoosadnikami i tworzą oni społeczność około 130 osób, z których prawie wszystkie to kobiety. Prasa ochrzciła ich mianem babuszek Czarnobyla, ponieważ w większości mają po 70 lub 80 lat. Kiedy zdarzył się wypadek, około 116 tysięcy osób zostało ewakuowanych, ale mniej więcej 1200 z nich po prostu odmówiło opuszczenia regionu. Te babuszki są ostatnimi ocalałymi z tych, którzy nielegalnie wrócili do swoich domów na skażonym terenie. W każdej wiosce jest co najmniej 11 lub 12 starszych pań. Hanna Zeworatnia, osadniczka, opowiadała, jak latem 1986 roku wymknęła się z powrotem do swojej wioski przez krzaki. Odnalazł ją młody żołnierz, a ta mu po prostu powiedziała: zastrzel nas i wykop nam grób, w przeciwnym razie zostajemy. Trzeba przyznać, że te babcie są naprawdę odważne. Maski przeciwgazowe. Jednym z najbardziej szokujących miejsc w Prypeci jest ta opuszczona szkoła. W stołówce tej placówki możemy znaleźć setki, jak nie tysiące, leżących na ziemi masek przeciwgazowych z czasów sowieckich. Maski gazowe mogą chronić przed promieniowaniem alfa i beta, ale nie są w stanie ochronić przed promieniowaniem gamma. Były one więc bezużyteczne podczas wybuchu reaktorów. Wszystkie te maski są niewielkich rozmiarów i były przeznaczone dla dzieci. To naprawdę przerażające, że ludzie w tamtych czasach nie byli nawet odpowiednio przygotowani na ewentualność wybuchu reaktora. W rzeczywistości maski były przygotowane na ewentualny atak nuklearny ze strony Stanów Zjednoczonych. Uczniowie mieli zajęcia, na których uczyli się, jak poprawnie zakładać maski w przypadku ataku. Jak na ironię, nikt nie przypuszczał, że niebezpieczeństwem okaże się generator energii znajdujący się zaledwie 3 km od tej szkoły podstawowej. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!